nami kolejna sesja Rady Gminy. No i ponownie kilka ciekawych tematów z życia gminy i jej rozwoju. Panie wójcie, pokrótce ja będę leciał punktami, a pana poproszę o krótkie rozwinięcie tematu. Punkt pierwszy. Porosiłki, zakup działki na rozbudowę zajezdni autobusowej. Dzień dobry Państwu. Tak, ważna decyzja. Rada zgodziła się na to, żebyśmy podjęli rozmowy z właścicielem działki. Chcemy zmienić przebieg trasy linii autobusowej A, tak żeby jeździła, żeby autobus jeździł naokoło miejscowości i zatrzymywał się w nowym miejscu tuż przy peronie, przy przystanku PKP. Będzie to po pierwsze lepsze dla mieszkańców, bo z różnych części, dla Jaźwin też, dla mieszkańców Jaźwin, ale także taki hub przesiadkowy. Mieszkańcy Solecinka Starego, Solecinka Nowego będą mogli skorzystać z MZK, przyjechać na peron i ruszyć pociągiem dalej w Polskę. Dotacja dla parafii Świętego Ojca Pio. Tak jest. No to zmiana kosmetyczna polegająca na dostosowaniu wysokości przekazanej dotacji oraz na procentowym udziale. My musimy jako gmina całość przekazać wykonawcy, a kwestie udziału własnego w wysokości 2% zostają już pomiędzy gminą a parafią. A ta była mowa o zabytku, panie wójcie. Jaki o tam zabytek chodzi? To mówimy o kaplicy w Ciciborze Dużym. Tak, 800 tysięcy złotych pozyskaliśmy z Polskiego Ładu. Kaplica zostanie gruntownie wyremontowana wraz z ogrodzeniem. Ta kaplica i ten zabytek wiąże się z tym, że turystyka w gminie Podlaska również nabiera innych barw. Mamy program, a w tym programie 8 miejscowości. Tak, turystyczna gmina Biała Podlaska. Obecnie uzupełniamy wniosek, dokonujemy stosownych poprawek. Robimy co możemy, aby budować infrastrukturę turystyczną. Po pierwsze dla naszych mieszkańców, ale także w przyszłości chcielibyśmy ściągać tutaj też turystów, rowerzystów z miasta, z okolic, z sąsiednich gmin. 2-3 przykłady, panie wójcie, tego programu? Generalnie to są pump tracki, place zabaw, siłownie zewnętrzne. Jednym z takich kluczowych elementów jest scena stacjonarna w miejscowości Porosiłki. Naprawy dróg, panie wójcie, sporo tego się w tym temacie się dzieje. Dodatkowo jakieś specjalne rozmowy z wykonawcami na temat prostowki, Słowacinka i Holi. Tak, jesteśmy już jako samorząd znani z tego, że prowadzimy oczywiście legalne, dopuszczone przez ustawę PZP negocjacje z wykonawcami. Dla samorządu jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo wykonawca, który chce podpisać z nami umowę, no musi zejść z sceny i obecnie takie negocjacje trwają. Odbędą się już w przyszły poniedziałek w siedzibie Urzędu Gminy. Trudniejsze tematy, mimo że walczycie i chcecie pomóc, to Fermy drobił. Na jakim etapie? Kamieniczne i Wilczyn. To nie jest tak, że my walczymy z przedsiębiorcami, natomiast no, chcemy, żeby te inwestycje powstawały w zgodzie z mieszkańcami. I tak jak obiecywaliśmy, jako samorząd robimy wszystko, aby te inwestycje powstawały w rozsądnych miejscach. Te dwie lokalizacje, Woroniec i Kamieniczne, mimo naszego protestowania, no, nieuchronnie zbliżają się do realizacji. No, niemniej jednak rozstrzygnięć jeszcze nie mamy. Wojewoda zawiesił postępowanie w dwóch przypadkach z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy. Bez to, że są do tych inwestycji przygotowani. Plany miejscowe na to im pozwalają, natomiast wszystko również i oni wykonują zgodnie z prawem i tak naprawdę możliwości podjęcia kroków przez sam Urząd Gminy są niewielkie. Na chwilę obecną, tak jak pan redaktor wspomniał, są niewielkie, musimy się poruszać w ramach prawa, dlatego bardzo ważna jest teraz partycypacja mieszkańców w przygotowaniu ogólnego planu, do czego zachęcamy już od kilku miesięcy. Teraz przy okazji wyborów sołeckich w każdej miejscowości podnosiliśmy, że przygotowujemy ten dokument i że do końca września mieszkańcy mogą składać wnioski do gminy życzeniowe z tym, co chcieliby, żeby wokół nich się budowało, a z drugiej strony czemu są przeciwni. Na przykład właśnie takim uciążliwym inwestycjom. No właśnie dzisiaj jedna z mieszkanek Rakowiska i ten głos o tym, że tutaj akurat chodzi o wieżę telekomunikacyjną, ale no, sama mieszkanka zaapelowała: drodzy mieszkańcy, interesujmy się tym, co dzieje się wokół nas. Tak jest. Nic o nas bez nas. Tutaj mieliśmy właśnie takie świadectwo. Mieszkanka Rakowisk, która jest
przerażona tym, że w niedalekiej odległości od jej domostwa powstanie wieża wyższa niż ta odległość, czyli w przypadku, gdyby, nie daj Panie Boże, ta wieża się powaliła, to zniszczyłaby dom mieszkańca. Generalnie chodzi o to, że no, mieszkańcy są przeciwni powstawaniu, budowaniu wież telekomunikacyjnych w bezpośrednim otoczeniu domostw. Z drugiej strony dziwna sytuacja, bo my do wszystkich operatorów sieci komórkowych występowaliśmy, aby pobudowali maszt w miejscowości Michałówka, Janówka, Młyniec, tam gdzie tego zasięgu nie ma, i dostaliśmy odmowę, a natomiast no, budowana jest wieża oczywiście zgodnie z przepisami w miejscowości Rakowiska, gdzie ten zasięg jest dobry, na dobrym poziomie. Jeszcze jest kilka dni, aby te wnioski o zagospodarowanie gminy składać. Tak jest, wnioski do ogólnego planu do 30 września w siedzibie Urzędu Gminy. Pomoc powodziana. Ogromne podziękowania wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy się zaangażowali, którzy oddali kawał serca, podzielili się tym, co mają, z poszkodowanymi mieszkańcami gminy Bardo. Podziękowania także należą się naszym strażakom, którzy też aktywnie włączyli się w zbiórkę, udostępniali, poświęcili swój czas na zbieranie tych materiałów, potem na dostarczenie do punktu zbornego przy OSP Słowacinek Stary. I szczególne podziękowania strażakom ze Słowacinka Starego, z Cibora Dużego, którzy udali się też z transportem do poszkodowanej gminy i tam brali udział w rozładowywaniu zebranych artykułów. Możemy powiedzieć, podsumować, ile tego i czego było najwięcej? Jak pewnie Państwo widzieli, zebraliśmy cały tir artykułów. To jest 20 ton? To jest około 20 ton, plus jeszcze ciężarówka z OSP, czyli myślę, że łącznie to będzie około 20 ton. No przede wszystkim to, o co apelowali poszkodowani, czyli artykuły spożywcze, w tym też woda, ale oprócz tego narzędzia do tego, aby uporać się z tym, co do czego doprowadziła powódź, typu szpadle, łopaty, grabie, farba, grunt do malowania zbitych tynków, do tego, aby dalej tam nie powstawała pleśń, grzybica. Także moim zdaniem mieszkańcy, ale też i przedsiębiorcy stanęli na wysokości zadania i podzielili się tym, co mają, z poszkodowanymi. Autostrada i tutaj była już, było hasło, padło GPZ Francuza. Tak jest, no, my jako gmina musimy wykorzystać ten potencjał, musimy się do tego dobrze przygotować, na tyle, ile możemy. Dlatego zabiegamy, rozmawiamy z instytucjami takimi jak PGE o to, żeby przyspieszyć budowę GPZ-u Francuska, no tak, żeby moc przyłączeniowa dla potencjalnych inwestorów w naszej gminie była wystarczająca. Zwyczajnie bez zapewnienia infrastruktury nie ściągniemy do nas nowych firm, nowych firm logistycznych, dlatego bardzo aktywnie działamy w tym kierunku. Oprócz samego spotkania skierowaliśmy też pismo do zarządu PGE w Lublinie właśnie z taką prośbą. Potrzebna energia, żeby ta energia inwestorów się pojawiła. Tak jest. A czego dotyczyło spotkanie w Urzędzie Miasta Biała Podlaska? Integrowane inwestycje terytorialne. Spotkanie to było pokłosiem wcześniejszego spotkania w Urzędzie Marszałkowskim z przedstawicielami władz Urzędu Miasta. Chodzi tutaj o jeszcze lepszą koordynację dwóch samorządów. My mamy o tyle szczęście, że tych samorządów jest tylko dwa. Są MOFy, gdzie samorządów jest naście i o wiele trudniej jest wtedy o synchronizację prac. Generalnie dotyczyło to postępu przygotowań i Miasta Biała Podlaska i gminy Biała Podlaska do aplikowania o dedykowane środki zewnętrzne. Pierwszy nabór kończy się już we wrześniu, stąd też dzisiejsza sesja. Musieliśmy jako samorząd zapewnić w budżecie środki na finansowanie projektu. Projekt rozwój usług elektronicznych w MOF Biała Podlaska. Już niedługo nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych narzędzi do załatwiania swoich zwykłych, codziennych spraw. Kolejna uchwała i kolejny zakup, tym razem działka w Słowacinku Starym, tutaj rozbudowa szkoły. Tak jest, rozbudowa szkoły, my chcemy troszeczkę inaczej to rozwiązać. Rozbudowa tej całej placówki poprzez budowę przedszkola i żłobka. Chcemy wykorzystać dofinansowanie z pomocy dla gmin przygranicznych, do którego możemy wystąpić, a także z środków dedykowanych dla Malucha Plus. Rada dzisiaj, za co bardzo dziękuję, wyraziła zgodę na to, żebyśmy mogli zakupić ten grunt. Pobyt dzieci i wyżywienie dzieciaków do lat 3. Tutaj też skorzystanie z tego, co oferuje w tym momencie państwo, mowa o aktywnym
rodzicu i aktywny żłobek. Na czym polega ten projekt? Generalnie podnieśliśmy opłatę za żłobek do maksymalnej kwoty, którą rodzice będą otrzymywali z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi tutaj o to, że ta maksymalna kwota to jest 1500 zł. Uzależniona jest od wysokości opłaty za żłobek. Jeżeli zostawilibyśmy tą opłatę na obecnym poziomie, to rodzic i tak nie dostałby tej różnicy. Dostałby tylko te 500 czy 600 zł w zależności od opłaty. Natomiast my jako samorząd możemy skorzystać z pieniędzy rządowych i dodatkowe 40 tysięcy miesięcznie to jest dosyć duży zastrzyk dla samorządu, dla instytucji żłobkowej. Rozwój żłobka, zakup materiałów dodatkowych, zabawek, przyborów, urządzeń. Tak jest. Ale również w tym pomoc dla rodziców jeszcze większa być może będzie planowana. Tak jest. W tym kierunku chcemy iść. No i jeszcze Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Trzy nowe ulice, to jest kwota 1,5 miliona złotych, mówimy o wartości kosztorysowej, ogłosiliśmy przetarg, czekamy teraz na oferty i już w tym roku w Rakowiskach ponownie zostaną wbite pierwsze łopaty, rozpoczną się prace, powstaną nowe drogi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.